jakieś słyszeliście o księdze Mormonie? A ty mówisz po polsku? A jesteś z Polakiem? Nie, jestem ze Stanów. Ze Stanów? Aha. A mówisz po angielsku? Tak. Mówisz, no fajnie. Ja słyszałem tylko o księdze Mormona. Okej. Okay. A dlaczego, jakbym mógł zapytać, jeśli to jest okej, jeśli mogę zapytać. Dlaczego jest jeszcze coś oprócz Słowa Bożego, oprócz Biblii, jeszcze jakieś inne źródło, które jest na tym samym poziomie? Dlaczego? Dlaczego nie Biblia? Nie wystarczy Słowo Boga? Po prostu wiemy, że Bóg kocha wszystkich, tak? I On chce prowadzić nas jak najbardziej do Jego obecności. Tak. I On chce pomagać nam jak najbardziej, nawet w tym życiu. I właśnie wiemy, że Biblia jest Słowem Bożym. I Biblia była spisana przez proroków w starożytnych Jerozolimie. Ale wiemy, że Bóg kocha wszystkich. I po prostu Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie, bo podaje ona, jak Bóg postępował ze starożytnymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego. I zawiera, podobnie do Biblii, pełnię wiecznej Ewangelii. Ale jeśli, przepraszam, że przeszkodzę, ale jeśli Pan Bóg dał nam Słowo swoje Boże, zawarte w Biblii, i powiedział, że nie dodawaj nic do mojego słowa, bo jak dodasz, to uznam cię za kłamcę. Dlaczego dodajemy jeszcze coś oprócz Biblii? Po prostu, bo to było napisane gdzie w Biblii? No jest to napisane normalnie nawet i w Księdze Przysłów. No właśnie. Dokładnie. Właśnie no. to było napisane. Księga Przysłów 3:5-6, z tego co pamiętam. Nie dodawaj nic. No właśnie. Każde Słowo Boże jest. To dlaczego dodajemy z innej księgi? No, bo wiemy, że bo to było spisane w Biblii, ale wiele razy było spisane i właśnie nie wiem, jak się to mówi po polsku. You can speak English, I mean. You speak English? Absolutely. Polsku. We can speak Polish, we can speak English. Awesome. But I prefer to speak Polish. Right. Yeah. That's true. So you can speak in English and I'll translate if there's an issue. You know what I'm saying in Polish. To, że nie powinniśmy dodać nic do Biblii, jest napisane i w księdze chyba powtórzonego prawa i w księdze objawienia. I właśnie te fragmenty dotyczy tylko tych ksiąg. W Księdze Przysłów jest napisane wyraźnie, że każde słowo jest absolutnie, nie wolno jest dodawać. To nie tyczy się tylko tego, to się tyczy absolutnie całego Słowa Bożego. Ale czy Bóg nie może dodać do swoich słów? Chyba to mówi do człowieka. Właśnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo Księga Mormona była spisana przez proroków w Ameryce, w czasach biblijnych. I wiemy, że Bóg zawsze powoływał proroków i zawsze przemawiał przez proroków. Jeżeli będziemy uważali, że możemy coś jeszcze dodać, to właśnie będziemy tak robili, jak robi papież w Watykanie. Dodaje do Słowa Bożego tradycję ludzką. Dodaje katechizm, dodaje inne księgi, które nie są natchnione. No, tak, bo moim zdaniem nie powinniśmy absolutnie dodawać niczego innego, ale to jest wasze prawo. Macie prawo wierzyć w co chcecie. Każdy człowiek wierzy w to, w co chce. I to jest prawo wolnej woli, którą człowiek dostał. Ale co jest prawdą? Co jest prawdą? Prawdą jest Słowo Boże, wiemy na pewno, na 100%. Właśnie. Słowo Boże. Więc my nie uznajemy żadnej innej księgi. Czy to jest katechizm, czy to jest Księga Mormona, czy to jest jakaś inna księga, która jest na równi traktowana z Biblią. Rozumiesz, ale co chodzi? Jeszcze jedno pytanie mam, jeśli mogę zapytać. Czy wy uznajecie, że Bóg Jahwe, ten z Biblii Bóg, jest Bogiem jedynym, który jest wszędzie, na cały wszechświat? Czy tylko jest regionalnym Bogiem i tylko ma swój region, za który odpowiada? Możesz mi odpowiedzieć na to pytanie? Wiemy, że Bóg jest
Bogiem świata. No? Ale którego świata? Tego wszechświata? Wszystkiego, co się wszędzie znajduje? Bo ja słyszałem, że wy uważacie, że... Nasz to jest ten sam. No, ale ja słyszałem, że Mormoni z całym szacunkiem uważają, że Bóg, jakiego my znamy z Biblii, jest Bogiem regionalnym i tylko ma jedną część wszechświata pod swoją jurysdykcją. I są gdzie indziej inni bogowie regionalni, którzy też mają inne galaktyki i inne... Czy to jest prawda? Czy tak uważacie? Tak. Tak uważacie? Tak. Wierzymy, że jesteśmy dziećmi Boga. I że on... Ale którego Boga? Bo jeśli są inni bogowie... Nasz Bóg. No ja wiem, nasz, czyli odpowiadający Boga. za tą konkretną... Za waszą społeczność. Za waszą duchowość. I wierzymy, że Bóg chce, żebyśmy pewnego dnia po śmierci być jak on, po prostu. Rozumiem. I możemy, bo mamy potencjał, żebyśmy byli Bogów, jest przestrzegane przekazem. Rozumiem. Ale ja się skupiam na tym, czy są inni bogowie w innych galaktykach. Przecież, że tak. I to jest absolutnie zaprzeczeniem Słowa Bożego, bo Słowo Boże mówi, że tylko jeden Bóg. No, i ten, nie ma innych. Dla nas jest jeden Bóg. I wish you all the best. God Thank bless you very much. Thank you for the conversation. God bless you. I really appreciate what you're saying, and I truly respect your beliefs. We respect so that's all you too. I want to and say. Thank you for the conversation.